Państwo nawet nie uwierzą, jak dziś trudno być młodzieżą, gdy dyskusja na nasz temat groźna fre. Wypowiada się socjolog, ciocia i psychopatolog, ZMS i ktoś z ZO i ZHP. Krzyczą chórem, dać im burę za te głosy, za te głosy, za te szatki, za te krzywki, za zagrywki, za prywatki, za gitary na dodatek elektryczne, za kolana na stolatek magnetyczne. Siła złego i dlatego przedwojenna młodzież bardzo nas nie lubi, huczy pasem na nas, huczy raz po raz, i w domysłach tak młodzież wciąż się gubi, co wyrośnie kiedyś z nas. A sami kto pytanie trafi mocno, bo nie wiemy, co też może z nas rosnąć i co robić, by nauki nie szły w las. O strach myśleć, co wyrosnąć może z nas. Dla nas starsi też zagadka, więc prosimy kiedyś dziadka, by wyjaśnić tę zagadkę zechciał nam. Powiedz dziadku z prawdą w zgodzie, jaka też to była młodzież, tam gatunku przedwojennym oceń sam. Dziadek miękko machnął ręką, lambę tłoki, fajfo kloki, co dzień jazzy, i w kawiarniach przy buczarnej każda z każdym, na dancingi z rekolekcji uciekali i się w tańcu bez obiekcji przytulali. Siła złego, więc dlaczego przedwojenna młodzież bardzo nas nie lubi? Czemu huczy na nas basem raz po raz? I w domysłach się jak młodzież czemu lubi? Co wyrośnie kiedyś z nas? To pytanie już nas samych martwi mocno, bo widzimy, co niestety z nich rosło. Więc poprawmy się, co żywo, póki czas, bo strach myśleć, co wyrosnąć może z nas. Więc poprawmy się, co żywo, póki czas, bo strach myśleć, co wyrosnąć może z nas.